Moja aktywność na Twitterze. Witajcie. Pewnie większość z Was nie wie, ale na Twitterze Mateusz Morawiecki z okazji odzyskania 103. rocznicy niepodległości napisał na Twitterze: 103 lata temu Polska odzyskała niepodległość po ciemnych czasach zaborów. Przez te lata Polacy robili wszystko, żeby osiągnąć jeden cel. Wolną ojczyznę. Dziś stoimy w obliczu agresji wschodniego sąsiada, tak samo jak wtedy potrzebujemy wspólnoty, aby Polska była bezpieczna. Na to jakaś pani Izabela Nau, która się podpisuje pod hashtagiem Staj Kobiet, którego ja nie popieram, wy napiszcie na komentarzu, czy też, czy nie. Ja uważam, że jest to po prostu stajk polityczny, który pod płaszczykiem zabijania nienarodzonych dzieci chce po prostu odsunąć rząd PiS od władzy. I tak czy inaczej, ta pani, która się podpisuje pod stajkiem, tak zwanym stajkiem kobiet, dodała takie zdjęcie. Na to ja jej odpowiedziałem, że: chce pani mieszkać w Europie czy w Niemczech? Nie można być uległym wobec niemieckiej Unii Europejskiej. Wiemy to z historii. Byliśmy ulegli i skończyło się to 123 latom zaborów. Ale z czego co widzę, pani należy do grupy pustych ludzi, dla których liczy się tylko kasa. Odnośnie do tego, kolejna w cudzysłowie mądra pani mi napisała, że każdy ma prawo, zresztą tutaj pisze, widzicie, każdy może sobie sam przeczytać, bo ja tych kompromitujących słów nie będę się podejmował. Na co tamta pierwsza pani ze stajku kobiet napisała, że będzie mieszkać gdzie zechce, że ma wybór i nikt nie będzie narzucał jej narracji. Oczywiście nie zrozumiała do końca mojej intencji, ale okej. Ja tej pani odpisałem, że skoro się pani nie podoba żyć w kraju, który jest niepodległy Unii, czyli Niemcom, jak było to za Tuska, to czemu pani nie wyjedzie do Deutschland, które chwalił zapewne pani idol? I ona napisała, że nie ma idoli, że ma tylko autorytety. I oczywiście tutaj pewną pyskówkę napisała. Teraz zejdziemy jeszcze niżej. Że ja tej pani odpowiedziałam tak: że jeśli pani nie chce wychowywać dziecka, rozumiem, ma pani do tego prawo. Jednak zamiast pozbawienia go życia, polecałbym oddać go do rodziny zastępczej, ponieważ chyba zgodzicie się ze mną, że lepiej kogoś z dwojga złego oddać do rodziny zastępczej, niż pozbawiać go życia. Tak jak mówiłem, atak nie trwa tylko ze wschodu. Atak trwa również z zachodu. Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie nowe ideologie wielokolorowe, inne niby zielone, które mają doprowadzić nie tylko do zniszczenia moralnego i kulturowego polski naród, ale całą Europę. Energetycznie mają nas zabić, zniszczyć, z Polaków zrobić pariatów, ludzi drugiej kategorii, z Polski zrobić państwo satelickie, pozamykać polskie kapalnie, zamknąć polską energetykę, doprowadzić do tego, że będziemy zabijali nienarodzone dzieci. Chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Dzisiaj, być może państwo nie pamiętacie, kilka dni temu Solidarność protestowała w Luksemburgu przeciwko zamykaniu polskiej energetyki. Już za chwilę wszyscy będziemy czuli, nie tylko we własnych głowach i rozumach, nie tylko będziemy to rozumieli, ale będziemy to również czuli we własnych kieszeniach. Wielu z nas straci pracę, a nasze dzieci będzie czekał tylko wyjazd za granicę. Nie możemy się na to zgodzić. Ten zielony ład to nie jest żaden zielony ład, to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, szataństwo XXI wieku. Ideologia, jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy i prowadzili z tym kruszkankiem oświaty. Wtedy ludzie też myśleli, że narodowy socjalizm jest taką piękną ideologią. Popierali przecież nie tylko w III Rzeszy, ale w całej Europie, a nawet poza nią. Dlatego dzisiaj my również staniemy do walki. Staniemy do walki o to, żeby wypowiedzieć
te wszystkie obciążenia państwa polskiego, które na siebie nałożyliśmy, które nałożyło na siebie państwo polskie. Nie dla wspólnych europejskich podatków. Nie dla wspólnego zadłużenia. I nie dla Fit for 55, czyli tego zielonego szaleństwa, zielonego diabelstwa. Żądamy od państwa polskiego, żeby broniło w końcu polskich interesów. Panie premierze, widział pan ostatnio, jak w Parlamencie Europejskim ta cała, przepraszam za te słowa, ale ta europejska hołota plująca na polskiego premiera. To jest niegodne, a jeszcze bardziej niegodne. To jest hołota, która była z Polski, która mówi po polsku, pluła na polskiego premiera. Oni się przed wami, oni, panie premierze, oni nie dogadają się z nami. Oni chcą nas zniszczyć. Żadne ustępstwa, ani kroku w tył. Zobaczy pan, ile jest biało-czerwonych flag. Ile pół narodu za panem stoi, zdeterminowanego, świadomego, gotowego do poświęceń. Również do pana Roberta Bąkiewicza się odniosłem w ten sposób. Brawo, panie Robercie. W końcu ktoś odważył się publicznie powiedzieć prawdę o Unii Europejskiej i ideologii Niemiec. Bo taka jest po prostu prawda. Również na Twitterze napisałem, link dałem i napisałem, że mój film dotyczący tego, co rząd mógłby zrobić, żeby uniezależnić się energetycznie. Napisałem również na Twitterze do pana premiera Morawieckiego, że moja propozycja budżetu państwa na 2022 rok. Proszę o informację, czy będzie ona brana pod uwagę. I napisałem, że bardzo mi zależy, żeby ten budżet był jak najlepszy dla nas wszystkich. Propozycja tego zerowy deficyt budżetowy, Polski Ład i zerową inflację. Jeśli zresztą widzieliście ten odcinek, to wiecie zapewne, o co chodzi pod tytułem budżet na 2020 rok, moje propozycje. Cały czas czekam na odpowiedź, żeby szybciej się rok skończy, niż tą odpowiedź utrzymam, o ile w ogóle zostało to przeczytane. To wszystko w tym odcinku i przypominam o subskrypcji. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, do obejrzenia ponad 150 filmów na tym kanale. Do zobaczenia, cześć.